Привіт, мене звати Алан. Дуже приємно, мене звати Моні. Co to jest żywa biblioteka? Nie wiem. Jejku. Spotkanie z żywym człowiekiem twarzą w twarz, nie przez wszelkiego rodzaju komunikatory, Facebooki, maile, telefony. Możemy spotkać osoby, których tak na co dzień nie spotykamy, a jeśli spotykamy, no, to nie zawsze możemy z tymi osobami porozmawiać. Może się okazać, że mamy jakieś wspólne płaszczyzny, na których możemy się porozumieć, a w których na przykład nie widzieliśmy wcześniej. Wydaje mi się, że coraz bardziej żywe biblioteki są potrzebne. Jako takie przestrzenie, gdzie można spokojnie i kulturalnie porozmawiać. Ja bym chciał porozmawiać ze wszystkimi, bo każdy ma coś ciekawego do powiedzenia i od każdego się można dowiedzieć czegoś ciekawego. Zmieniają się czasy. 6 lat temu mieliśmy inne książki, 3 lata temu inne i dzisiaj też mamy inne książki, bo inne jest też zapotrzebowanie. Podoba mi się to bardzo, szczególnie, że mogę porozmawiać z osobami, które coś mają związanego z różnymi kulturami albo przeżyły coś ważnego w życiu. Bo no w sumie tak, jest ciekawie poznać takie inne życie, to jest super, no.